Era prosumenta to nie jest zwykła książka, to jest narzędzie do zmieniania myślenia ludzi. Nazywam się Tomek Kućma, jestem tłumaczem i lektorem audiobooków i miałem przyjemność przetłumaczyć dla Państwa książkę doktora Billa Quaina Era prosumenta 2.0. Być może znacie erę prosumenta z pierwszego wydania sprzed kilkunastu lat. Wtedy w ogóle pojęcie prosumenta było zupełnie nieznane w Polsce. Dzisiaj już rozumiemy, że prosument to jest ktoś, kto jednocześnie korzysta z czegoś, kupuje coś i zarabia pieniądze, produkuje, prawda? Łączy w sobie działania konsumenta i producenta. Do tej pory konsumenci wydawali pieniądze, producenci je zarabiali. Od tej pory prosumenci mogą robić jedno i drugie. O ile rozumiemy, jak to funkcjonuje w świecie generowania energii elektrycznej, o tyle możemy nie rozumieć, jak to działa w świecie zakupów koniecznych. To właśnie tłumaczy ta książka. Podtytuł jej brzmi: Jak budować majątek, kupując mądrzej, a nie taniej i polecając innym, aby robili to samo. I kilka ciekawych pytań doktora Quaina. Czy twój ulubiony sklep zapłacił ci kiedyś za to, że go poleciłeś? Czy sklepy oferują ci możliwość zarabiania pieniędzy, czy jedynie wydawania? Więcej tego typu pytań znajduje się w tej książce doktora Billa Quaina, który jest profesorem marketingu, doktorem marketingu i wykładowcą kilku biznesowych uczelni amerykańskich. Napisał kilkanaście książek, z których Era prosumenta ukazuje się po raz drugi w uaktualnionej wersji w Polsce, tej 2.0, a więc dostosowaliśmy ją do dzisiejszego rynku, do dzisiejszych realiów, kiedy już zakupy robimy mobilnie, coraz nowocześniej, a jednak czy mądrze? Ta książka jest o tym, że kupować taniej to nie zawsze znaczy kupować mądrzej. Jeżeli rozumiesz, na czym polega świadome kupowanie, jeżeli rozumiesz, na czym polega budowanie sieci dzisiaj, społeczności ludzi, którzy korzystają z jednej strony internetowej, żeby generować wartość dla wszystkich, no to zrozumiesz również, że ta książka jest świetnym narzędziem do tego, żeby tę ideę ponieść dalej. Jeśli tak jak ja budujesz biznes sieciowy, to pewnie czujesz, jakie wielkie możliwości w dzisiejszym świecie tego typu biznes tworzy, prawda? Myślę, że w naszym kraju zasługujemy na to, żeby wreszcie przekazać rzetelne informacje na temat poważnych firm, z którymi można budować biznes sieciowy, bo jest to genialne rozwiązanie umożliwiające zarabianie pieniędzy w uczciwy, bardzo etyczny sposób, gdzie wszyscy zyskują, pomagają sobie nawzajem. To jest absolutnie biznes XXI wieku, jestem o tym przekonany. I era prosumenta to jest świetne narzędzie do tego, żeby przekazywać tę ideę innym ludziom. To jest niedługa książka, 140 stron, więc w zasadzie taka lektura na jeden wieczór, najwyżej dwa. Ona służy do tego właśnie, żeby była narzędziem pozwalającym otwierać oczy i zmieniać myślenie ludzi, którym chcemy przekazać coś ważnego. Więc jeśli potrzebujesz tego typu narzędzia do przekazywania mądrych wiadomości o możliwościach biznesowych dalej, to polecam serdecznie Erę prosumenta 2.0. Dr Bill Quain na co dzień jest osobą niedowidzącą, ale jak na ironię potrafi świetnie otwierać oczy swoich słuchaczy, studentów, czytelników na to, co jest możliwe dookoła i robi to świetnie od lat. Myślę, że wiele możemy się nauczyć z jego książki Era prosumenta. Polecam serdecznie, wydało zacne wydawnictwo Studio MK, któremu zawdzięczamy wiele ważnych pozycji w rozwoju osobistym w Polsce, wiele ważnych pozycji pomocnych przy budowaniu biznesu. Ta również do nich należy. Polecam serdecznie. Tomek Kućma.